w szatni przed meczem było założenie, żeby jak najszybciej bramkę strzelić. Udało nam się to, ale no, do końca już nie dowieźli do przerwy tego wyniku, a właśnie taki był cel, żeby doprowadzić chociaż jedną bramką do przerwy, żebyśmy prowadzili, a później spokojnie kontrolować całe spotkanie, ale Górnik się podniósł, strzelił na 1-1. Dostał wiatru w żagle, chociaż wiatr był, sprzyjał do tego i się skończyło remisem, choć jesteśmy bardzo niezadowoleni z tego rezultatu, ale cóż, jak się nie można wygrać, to trzeba zremisować. Ja nie wiem, czy to troszeczkę nie jest nasza bolączka, że nie potrafimy takiego stanu gry utrzymać troszkę dłużej, bo wydaje mi się, że ten mecz można było w tych takich psychologicznych kategoriach wygrać, gdybyśmy dłużej utrzymali się przy piłce, gdybyśmy ten obraz z początku meczu zachowali przynajmniej po części w drugiej połowie, to wydaje mi się, że psychologicznie przełamalibyśmy Górnika i te sytuacje, one by przyszły. Natomiast, tak jak powiedziałem, no, dostosowaliśmy się do Górnika. Wydaje mi się, że w drugiej połowie to nawet Górnik miał więcej sytuacji i niestety wydaje mi się, że z tego remisu bardziej cieszy się Górnik niż GKS Bełchatów. Stare piłkarskie przysłowie mówi, punkt jest punkt, tym bardziej na wyjeździe i trzeba to uszanować. Uważam, że to spotkanie mogło się podobać. Było dobre tempo. Obydwie drużyny stworzyły sobie sytuacje podbramkowe. Nie ma tutaj co się licytować, która drużyna więcej. Muszę pochwalić swoich zawodników za to, że w trudnych momentach, bo takie były, myślę tutaj o tym, kiedy straciliśmy bramkę, potrafili podnieść się i stworzyli sobie sytuację. Także należą mi się pochwały za to, tym bardziej, że jest to pierwszy mecz na wyjeździe, który przegrywamy i wywozimy punkt. Mały krok do przodu, ale cieszy. Zawsze staramy się grać o zwycięstwo, tak też było i w tym spotkaniu. Stąd zmienność akcji, bardzo duże zaangażowanie do ostatnich minut. W tej chwili wracamy do Zabrza i myślimy o następnym meczu. Dziękuję. Cóż, tak jak kolega trener powiedział wcześniej, na pewno obydwie drużyny chciały w tym spotkaniu wygrać, to było widoczne. Zaczęliśmy mecz, wydawałoby się, tak jak należy. Strzeliliśmy bramkę i w pierwszej połowie zaprzepaściliśmy sytuację na podwyższenie wyniku i tym samym ułożenie sobie spotkania w taki sposób, jaki byśmy może tego chcieli. W drugiej połowie zbytnio przejęliśmy, czy daliśmy sobie narzucić styl gry Górnika. Ciężko nam było rozgrywać składne akcje. Mimo wszystko mieliśmy jeszcze sytuacje, po których mogliśmy podwyższyć wynik, doprowadzić do zwycięstwa, do strzelenia drugiej bramki. No ale tak trzeba wrócić, bo tak pominąłem to i trzeba wrócić szybciutko do tego. Jak straciliśmy bramkę, nie powinniśmy tracić. I w tym momencie, tak jak mówię, ten mecz troszeczkę jakby... Ja powiem tak, nie wiem, tu kolega mówił, że mógł mecz się podobać. Mnie generalnie ten mecz się nie podobał. Był to mecz walki, ale było dużo chaosu. Dużo szarpaniny. Przeczuwaliśmy i przestrzegałem, że ten mecz może tak wyglądać. Niestety nie udało nam się odpowiednio zrewanżować Górnikowi za porażkę na Zabrzu. Ale tak można powiedzieć, zawsze ktoś może powiedzieć, że straciliśmy dwa punkty. Ja zawsze mówię, że jeżeli się dopisuje, to się dopisuje, a nie ujmuje. Także dopisaliśmy sobie jeden punkt i teraz musimy myśleć już o Wiśle Kraków i tam na pewno w zdecydowanie lepszych warunkach będziemy mogli pograć piłką, bo dzisiaj na naszym boisku to się nie dało za wiele pograć. Dziękuję.